Z tej strony Filias Fok, a to jest kolejny scenariusz. Tak, był już Bałtyk, więc teraz czas na linię 53. Za niedługo mam w planach zrobić poradniki do dwóch lokomotyw. Waga, łuk z sobą, jak dobijecie ten 3 łapki w górę, 4. To będą od razu 2 poradniki. Oczywiście w odstępie godziny ciebie. Jeżeli dobijecie ten próg... Przy poradniku pierwszym przyjdzie do pociągu, proszę zachować ostrożność. Czy wiecie pociągu, proszę nie zachowywać ostrożności. Jeżeli dobijecie ten próg, to 2 filmy pojawią się tego samego dnia. A jeżeli nie, to film o ET-21 pojawi się tydzień po filmie o ET-22. Więc macie wyzwanie. Dobra. A jeszcze chciałbym was poprosić, abyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Więc już wszystkie ogłoszenia parafialne mamy za sobą i zaczynamy grać. Oczywiście odpalamy EP07. Poprzedni gameplay był na ET21, a nie chciałem spoilerować poradnika. Dobra. A nie, czekaj pan! Czekaj pan! Musimy poczekać na sygnał. Czy to jest EN? To wygląda jak EN57, ale to jest EN71. No, dobra. Czekamy na sygnał. Jeżeli będzie długo, to będzie cięcie. O, tutaj widać już elektromagnesiki. Pięknie. Kiedyś były tu, teraz są tu. To znaczy w EU07 są tu, a w EP tu. Pewnie musimy czekać, jak ten byczek jedzie na stację. A, chciałbym ogólnie to zrobić poradnik do trumny. Ale nie jak otworzyć trumnę i się pochować, tylko do SM31. W żargonie kolejowym to jest trumna. I jak wiadomo, poradnik do kibla, czyli do tej lokomotywy, to znaczy EZT, już jest na kanale, do wszystkich. O, dobra. Możemy jechać 40 na godzinę. Dobra. Rozumiem ten sygnał. 40 km. Włączam światła, dlatego, bo to jest taki przepis po prostu od jednej z katastrof. Nie, po prostu taki przepis. Bella Via. No kurde, zaraz mnie przejedzie. No, muszę na tej lokomotywie jeszcze się nauczyć jeździć, ale umiem jeździć na Dragonie i na 153 chyba. Jeszcze szybko zobaczę. Nie, przepraszam, 181 i 182. Sorry. Ktoś był bardzo kreatywny, żeby tak nazwać te lokomotywy. Ogólnie na właśnie też linii 053 jest możliwość zrobienia katastrofy, ale z innym pociągiem. Ale żeby to zrobić, muszę nagrać poradnik do
ET21. A, w ogóle napiszcie w komentarzach, wy, fani kolei, ile was tutaj jest? Pewnie jeden. Ale też moich widzów luźnych, ile jest tu was? Tutaj mamy oczywiście pokaz kibli. A, i teoria jest taka, że wzdłuż szafy wysokiego napięcia znajdowały się przy toaletach. Albo po prostu loty powietrza do sprzężarek znajdowały się w toalecie i panowie sikali do wlotów sprzężarek i dlatego w tych pociągach tak nieładnie pachniało. I N57 chyba jeszcze jeździ po Jugosławii, dobrze pamiętam. Panie, co pan robisz? Dobra. O, dobra, mamy już sygnał jazdy. Dobra. Dobra, mamy wyjazd. Dalej nie ma limitu. Czy ja na pewno jadę w dobrą stronę? Czy dyżurny mnie przypadkiem źle nie wyprawił? Nie jadę w przeciwnym kierunku? To obwieści semafor następny. Nie, jeszcze jest ciekawostka. Malowanie SU45 do kolei interregio. No. Nie, no. Chodzi mi o to, że... No, że jest malowanie, które jest bardzo podobne do oryginalnego malowania niemieckich spalinówek typu V200. Wygooglujcie sobie, jak nie wiecie, co to za typ. Bardzo ładny. Takie połączenie brytyjskiego Beltika i właśnie, i trochę polskich. Więc w biurze musieli się postarać. Wow! Pamiętacie w ogóle z przedostatniego Bałtyka samochody na przejeździe? Było dobre. Ja dalej się zastanawiam, czy na pewno jestem wyprawiony w dobrym kierunku. Ale raczej tak. Dobra. Jedziemy 50 na godzinę. Ruszyłem ręką i prawie utraciłem statyw mikrofonu. Podobno to trzeba mieć czwartą kategorię słuchu. Ogólnie mam ten Strain Drivera, ale nie mogę być dyżurnym, bo muszę mieć 400 km. A przyjechałem już jakieś 20. Więc dużo mi jeszcze brakuje. Ja jeszcze nie wiem, jak zrobić serwer w maszynie. Jakby ktoś mógłby mi podesłać jakiś poradnik, bo szukałem, albo samemu zrobić, to byłoby fajnie. Wow, autorzy się postarali. Ale oczywiście ich nie hejtuję. Czy te ich semafory są zgaszone? Wszystkie? Nie wiem, mógł chociaż dyżurny podać wolną drogę. O, i widzę zielone. Wolna droga. A nie, wszystkie odcinki są chyba wolne. Żółty to...
Niektóre odcinki są wolne. Pojadę z największą prędkością. Nigdzie nie ma ograniczenia. No tutaj to jest słupek 59 km i 4 metr. Tak co najmniej pojadę. No 69. Ja wiem, że za niedługo powinna być stacja. Dobra. A ogólnie zauważyłem... A! Już trzeba kończyć! Więc to byłem ja, Ilias Fok i cześć.